Cześć, z tej strony Michał i dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. Znany również jako Ginek, Mikołaj, Zdzichu itp. Itd. I jedziemy sobie dzisiaj bizonikiem. W sumie ja bym mógł wam pokazać, co się zmieniło. O, pokażę wam, co się zmieniło na gospodarstwie. Jak widzicie, jest bizon. Kabinę dostał. I sieczkarnię taką ładną. Stół do rzepaku też został zamontowany. Kiszonka nam się skończyła, mamy tu nową kiszonkę z jęczmienia, tutaj ta stara nam się skończyła. Ty, oni chyba tej kiszonki starej nawet nie widzieli. Tutaj Jak jest... nie widzieli? No nie widzieli, bo przecież ten odcinek, trzy odcinki ogólnie mieliśmy nagrane na zapas. Ale owijaliśmy tą starą przecież na odcinku chyba. Nie, poza. Tu siano jest, też świeże. My coś jeszcze kupiliśmy. O, owijarkę metalfachu jeszcze kupiliśmy. A to już pokazywałeś na ostatnim odcinku. Ta? To na ostatnim pokazywałeś, aha. No. John Deere jedzie? Ten. Też na ostatnim odcinku jechał. No, tylko chyba na tym, co się nie nagrał. No, bo no, chyba tak. Nagraliśmy z Mikim trzy odcinki, ale ja zrąbałem w OBS-ach, ustawieniach i ten. I się odcinek chyba nie... jakby nie nagrał żaden. No, znaczy nagrał się, ale tak jakby w 5 FPS-ach. Ja nie wiem czemu. Ale mam nadzieję, że ten wyjdzie chociaż dobrze. No i dlatego odcinka nie będzie dzisiaj, czyli we wtorek, tylko dopiero będzie w środę, no. Bo zanim to ja wyrenderuję, to mi się od... Ej, to trzy odcinki poszły w pisie? No. Jasny gwint. Cały dzień praktycznie poszedł. No pół dnia, bo teraz ogólnie byłem nagrywać bornik u wuja, jak włożę tam na pewnej. A będzie vlog, czy będzie film? Film, bo GoPro nie wiem. Ale cymbał brzmiący. No nie, Boże, w 60 jak ja z wiechem jechałem, Boże. O Jezu. Tam tak wąsko, nie, że ja się bałem, że ja wylecę zaraz tamtym. A no bo tam jest ta kabina Fumski. No i bez deski z tyłu. Sobie nie można usiąść, a u wuja jest deska i sobie można siupnąć. Tak za przeproszeniem. Kurde, jeszcze balota kiszonki muszę im dać. No. Krów dokupiliśmy też 10, sprzedaliśmy soję, sprzedaliśmy plony. Jak tam będziesz miał pół zbiornika, to krzycz. No tak. To ci przyczepy przyprowadzę. No dobra. Ty, a czekaj. No, w zimę sprzedaliśmy sobie wszystkie plony, jakie były, a soję sprzedaliśmy przedwczoraj i jest git. Tak. No i lecimy sobie bizonikiem, gdzie rzepa. I mieliśmy dużo pieniążków, ale Michał kupił krowy. No i topole kupiłem ogólnie. I krowy kupiłem za 40 tysięcy, topole kupiłem chyba za 38 tysięcy. I coś jeszcze chyba było kupione. A nie, nie było. No, no sieczkarnia i kabina. To bizonik. No, sieczkarnia za 100. No, a kabina za ile? Dużo, drogo. Za 200. No właśnie. No i stół do rzepaku, ale stół do rzepaku to był, tylko że był nieużywany. No kurde, nie pamiętam, kiedy używaliśmy. No tak, rzepaku dawno nie było, a teraz mamy chyba z 2 hektary ponad. No i widzicie, trochę bizon właśnie autor podesłał, że tak powiem, update'a. Możecie wbić do niego na fanpage, zapraszam, zapraszam. No i taka fajna kabina jest stojąca, taka zarąbista. To można tak patrzeć. Kamera, nie kabina celu. No, kamera. Ty, ale biała sieczka normalnie, kurde, rzepak wyschnięty od dołu. Tak, jeżeli nie pójdzie, nie pójdzie. To dobrze, bo gnojowice będę tam lał, to... Boże. Takie zdjęcie bizona trzeba zrobić jakieś... O Boże, u mnie maka zrobiłem, kurde, czekolek. A, ciul. Tu, kurde, taka nie... Dobra, ja lecę do ciebie. Nie, ten człowiek, co tu miał to pole, to dosiał zbyt bardzo. Zbyt bardzo. Za bardzo, do miedzy. Miedzę małym, ja nie lubię takiej, bo zwłaszcza przy rzepaku, bo tu kosę to można stracić tą boczną łatwo. Przy rzepaku trzeba siać, każdy źło się bić. No ale kurde, tą kosę boczną dać będziesz prostowym młotkiem. To młotkiem, no trzeba nową kupić, a ta kosa 7 dych kosztuje tylko. No ale to weź w mini. Ja mam no dwie trochę roboty jest. Ja mam no. Dwie lewe ręce do klucza. Dwie lewe ręce mam do klucza. Tak, no. Chyba że od auta, to nie. Ojej. Aj, ale ci powiem, do koła oblecej będzie pełny zbiornik. To dobrze, to ci tu jedną przyczepę zostawię tu, a drugą będzie miał pod tym. Nie, zostaw tu obydwie. I będzie jeździł, a tak sobie zostawię i... No w tą i z powrotem mi starczy. Aha, ale to dobrze.
No tak, Chciałem też będzie tutaj krzyczał, bo... nawrócić, bo później jeszcze ten nie nawróci. Boże, ten tam na drogę zablokuje, no, krajową. Tam idzie, widzicie? Kurde, co by tu mu powiedzieć na odcinku? YouTube tnie zasięgi, o. Bo na tamtych trzech odcinkach ja to non-stop powtarzałem, że YouTube tnie zasięgi i te odcinki wszystkie poszły się walić. Więc łapkę w górę musicie dostać, bo żeby zmotywować, bo aby 50 łapek czy tam 60 było pod ostatnim filmem. A teraz każdy, kto napisze w komentarzu, że dał łapkę w górę, przypinam serduszko, no nie ma bata na wariata. Bo te łapki są teraz normalnie bezcenne. Ta, teraz biorę zetura i jadę po beczkę. No tak, bo Miki tutaj ten. Wody jeszcze krową da, gnojowicy ten naleje. Wody dałeś krową? Tak. Kurde, grzeje dzisiaj. Właśnie się zastanawiamy z Mikim, czy zdążymy przed deszczem ten rzepak wymucić. Jak będzie się streszczał, to tak. No, raczej tak. Niby był prędzej termin siana, jak tam nam podawał ten ostatni gospodarz, był prędzej siany niż nas, więc stwierdziliśmy, że w ten wpierw wjedziemy, bo nie wiemy, co tu jest. Można tak rzec. A jak tą pogodę się sprawdza? Alt-B? Alt-B? Czekaj, jak to było? Nie, Alt-F. Alt-F. F? No. Ale który alt? No prawy, no lewy. A ten. Ale dzisiaj mamy wtorek, tak? No nie, no dzisiaj ma padać, no. Zobacz przy godzinie, chmurka z deszczem. Będzie blum blum. Tak, pluskać, pluskać. A to dzisiaj mamy środę. Nie, dzisiaj jest wtorek. No ale we wtorek nie ma, jest normalne słoneczko tylko. Tak, mamy środę, a jutro będzie wtorek. No, ty kurwa masz łeb, nie? Dzisiaj To kurczę. wtorek dzisiaj jest, nie? Miki, tam dzisiejszego dnia ci nie pokażę, you know? A nie pokażę dzisiejszego. No nie, nie pokażę. Ale dupowato. Nie, no z giełkiem widzicie, co tu się dzieje. No bo kurde, ja się nie znam na takich rzeczach. Ej, ale ty, tak ci powiem, że widzą, że pak daje radę, kurde. Lepiej niż w pszenicy idzie. Dobra, lecimy po dwunastkę. A przewidywalne opady o której godzinie nastąpią? Nie wiem, koło 12. A, to tyle wyharatasz. Byleby nie zmokło, to czekaj, kurde, bo ty tu komuś na łąkę zajechałeś, a ja tu tak Jak przed. na mąkę, na pobocze wjechałem. No, a ja muszę po łące jechać teraz 12. Jak musisz po łące 12 jechać? No bo nie wyciąłem poprzeczniaka i nie mam jak jechać. O jest. No, autosance? Nie, bo tamten, na wiosnę był jakiś film, kurde, czy nie był? Nie Nie było. wiem, No, chyba mam nie. to sance nadstawki zrobiliśmy zimą i jeszcze kupiliśmy przyczepę na belki. Znaczy kupiliśmy ją, zrobiliśmy, no. No. Znaczy się no. Jezu, bo to Kupiliśmy ludzie. taką zezumowaną, ale sobie wyremontowaliśmy. Bo ludzie mamy taką. Ja mam bynajmniej taką pojebkę, że. Nie wiem kiedy co było mówione, już nie pamiętam, nie? No bo przez te twoje odcinki posrane to się jakby nie ten. No. Ale to może ludzie się widzimy za chwilę, zobaczymy czy ten odcinek się wynagrywa. Dzień dobry, już jesteśmy po małym cięciu. To tak, no mój piesek jak zwykle, no na odcinku musi, nie? A tak to nie może, nie? Jezu Ej, ale Chryste. tak przed odcinkiem, jak nagrywaliśmy tą pierwszą połowę, taką jakby, nie? To No. ten, to nikt nie czekał. Pewno przesłyszał, usłyszał pewnie. No, jeszcze raz czeknę. Dobra, to czekajcie, bo teraz już się nie skończy to. Zaraz jesteśmy? Już się jestem. Tak. On zaraz jest. Janusz, dobrze wiesz, że na jednym się nie skończy. Tutaj stanę ci na poprzeczu i damy imię na poprzeczu i będziesz się sypał w dwóch miejscach. Nie, w jednym. Nie będziesz świrował za dużo. Nie no, teraz muszę jechać dookoła chyba jeszcze raz. A, bo ciul może się wyłączyć. Ale ciulowo wjechałeś. Czemu? Sąsiadowi tam polejno. O Ujdu. Boże, tu omijak, nie. Dobra, niech sobie żarem. Lepiej ty na tym No i bizonie jemu niż... dać kombajn. Lepiej ty na tym bizonie niż ty. O, odezwał się.
ciężki dozór. No jak, ja zawsze. Ale wciąga gęsty rzepak i no posiane to chłop tam dał. I no. To już mamy wymucone trochę, jest no zbiorniczek jeden. Potem obrócę będzie drugi. Potem będzie 59, 69 i tak dalej, i tak dalej. Czekaj, to tak, jak 25 po było zaczęte, 26, to tak o 40 by można było kończyć. Miki tam widzicie, za torkiem już przypyrkał do nas. Wody ta, dajesz ale czekam, masz ten. Co ty marudzi, wody dałem. To siana im nie dałeś. Ogólnie ludzie będziemy chyba planować zakup paszowozu. No, bo te widłami trochę ciężkawo jest. No jaś na to czekam. No bo jak ten, jak na tej podwyższonej kamerze, to nie mogłem trafić, żeby okno otworzyć. O Jezus. Jeszcze mi się nakurzy, ale w kabinie to ja wam powiem, jest prestiż, nie? Lord Cruzville nawet takiego nie ma. Jakby nie, nie było, że promuje, nie? Tam. Mało sławny jest. Choć już, że on w minutę ma więcej wyświetleń niż pod każdym filmem u nas. O, niż my mamy ogólnie. O Boże, niż my mamy ogólnie to 2 godziny. Łe, chyba nawet mniej. Godzinkę tak. O Boże, tam zetora mi walił. To jest lekkie, to tam spadnie, nie? Dobra, tu sobie przetnę koło słupa jeszcze. Ale tu mi wygodnie było po prostu zajechać. Dobra, pyk. Pewnie dużo ludzi mnie skajpuje za takie coś, że ja tak wycinam jakoś. No ale czuj, nawet Miki mnie pewnie zaraz będzie wyzywał. Jak głupi wyciłeś. Wyciłeś? Wyciłeś. No ale tak mi jest wygodnie. Ty no nie wiem, o Boże święty. Mi nosieczka zarzucona była. Dobra, pa, widziałeś to? Tak, tak to ty nie umiesz. Ale no, trochę może ten, kto tam uważnie oglądał ostatnie żniwa, to zauważył, że się trochę kolor kół w bidonie zmienił, ale to dlatego, że autor multicolor dodał i po prostu nie ma takiego koloru jak był, nie idzie zmienić. Kurde, się rozpędziłem w bidonie. Czekaj, gdzie ty tam grzejesz tego wypływa? No przejadę w jedną stronę. O Boże. Nara mi tam zaleje na przyczepę. Ej, ale to będzie trzeba szybko stależować, bo ten, bo jak deszcz ma przyjść, to by tego nie wymyło. A to wymyje? Nie no, no. Boże, nie. Jesteś Mikołaj, jesteś kurde cep, nie? I tyle. Cymbał ja. Głośno brzmiący. No to jest piernicz jakiś głupoty, nie? Nie no, no kurde, zgłupił się dogadać. Pod wpływem alkoholu przyjechał. Jak się dwóch głupków porozumiewa, to tak jest. O, tak. Ale no. Bizonik chyba trochę ładniejszy teraz. Co? Trochę ładniejszy teraz. Ogólnie tutaj na tego kombinat PGR Quilch to może nie widzieliście zbytnio. Nie było może widać, ale to Miki przemalował też, namalował to zimno. Znaczy namalował tak. To było, ale nie było tego zbytnio widać. I przejechał tam szczotką i drucianą ładnie, wyczyścił do gołej blachy. No Miki szprajnił to. Kabina ładna, bo nam się udało trafić. O Jezu. Na sieczkarnię to pomalowaliśmy, akurat jeszcze trochę farby od bizona zostało, więc można było pomalować. No, trochę tam rozpuszczalnika, żeby jaśniejsza była i... Boże, nie, od bizona przecież to chyba było jeszcze. Nie, co ty? Lecisz. No, ale nie, no serio, ci mówię, bo ona podjedziesz? Trochę. A serio mówię, czy podjedziesz, żeby... Nie wiem, czy dojadę. A nie, dojedzie. Cicho, dojadę. 98%. Dum, 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 dum. No, nie wiem właśnie, co gadałem na tym odcinku, bo nie wiem, co to było gadane już, a co nie było gadane. No, bo nagrywamy chyba dzisiaj 5. odcinek. No, 4. O, to dużo się nie pomyliłem. Nie, dwójka z matmy, nie, trójka. O, czekaj, jeszcze ładne zdjęcie takie zrobisz od dupy strony. Nie? Screen hot.
tutaj też screenshota walniemy. Dobra, i potem ten. Kosa chodzi, kosa nie chodzi. Miki, kosa się zepsuła. Nie. Co ty gadasz? No, nie chodzi. Zepsuł kosa. Ale dobrze się rozpędzi, to pójdzie. Nie, to tam. No, to tam ta kosa, tam mam trochę docina. W sumie tą przyczepą możesz jechać na tamto poprzeczę już, nie? O tak, tak. Ale Miki, ja mówię o tej kosie, co przez cały header idzie. Aha, co? No. Tu już jest prawie full. A co tu za inna sieczka jakaś jest? O Boże. No nie, że serio, jest taka jakaś... To jest kawałek trochę inny. Nie wiem, czy to jest ten... Z zeszłego roku ino bezorkowo pewno było siane i nie przykryły mi dobrze. No. Widzę porozstwierane wszędzie, no kurde, głupi jestem, że roztwieram, bo potem będzie trzeba znowu wydmuchiwać to wszystko stąd. Może trochę tu przymknę w sumie tą szybę, te drzwi też, albo drzwi nie, bo przez drzwi aż to się nie kurzy zbytnio. Ale przez tą szybę zawsze najwięcej, bo najwięcej powietrza tu wiewa, bo tak pod takim kątem jest otwierana ta szyba i dlatego. Patrzcie, Gienek jak tam cofa, a nie, patrzymy w header, bo tu nie wiadomo, czy kamienie są. Może narzuca tu celowo, bo to... To od banku były kupione w sumie, ale tu gospodarz taki uprawia tam co mieszka, ale już nie uprawia. Teraz my tu przejęli, no. Nie, Mikołaj? Tak. Tak! A normalnie, żebym zakręcił tu kołami w bizunie, że łeb, ale tego... będzie trzeba ciągnik dokupić. Nie no, jeszcze ziemi trochę. Tak planujemy ogólnie jeszcze dokupić trochę ziemi. Znaczy, i dopiero później jakiś ciągnik większy. Pierw zestaw uprawowo-siewny. Ziemi i dopiero ciągnik. No, i później kombajn. No i przy, do ciągnika wiadomo, nie? Tam pół kupimy. Pół i siewnik do kukurydzy może jeszcze się kupi. No tak. No tak. Jeszcze w planach mamy kupić cedarkę do ziemniaków, ale to dopiero jak VN będzie miał ten 7 chyba albo 8 i koło lajków na kąpielkę. No, a to dużo nie, długo nie potrwa pewnie. Nie wiem, trochę trwa już właśnie. Dawno nic nie wrzucał i tak jakby fanpage nie ma swingu. Aha. Ale daj temu wizjonowi. Dobra, wygasimy go trochę. Trzeba ten nasypać. Ładnie na przyczepcie. No. Ogólnie koszty na stawek to chyba były 2 czy 3 tysiące, już nie pamiętam, bo to zimą było dawno. Ty, przyczepa już pełna jedna. Ja nie wierzę. Jeszcze w zbiorniku dostałem, matko boska. To nasypie z tego pola. No, jak cały zestaw to gut. No, bardzo gut, gut. A mu dół. Palny. Dobra. Ty, aba ten, do binów sypiemy rzepak i pszenicę w tym roku, a jęczmień na hale, nie? No, raczej tak, no chyba, że coś sprzedamy w trakcie, nie? No, kurde, gdzie tam, na zimę sprzedajemy, mamy biny, to czemu nie? Czemu mamy sprzedawać lato? A czego mam najwięcej? No, rzepaku i pszenicy. A no to tak, a to jęczmień to się tam... Łyżką mi się potem załaduje. Tam nasypię tego jęczmienia, może przyczepa jedna, to... Dwie łyżki. No. No tak. Wiem, jak widzicie, przystoję, a on chciał, żeby na obrót było na odcinku robione, nie? No bo wiesz, wymucił, bo tak to cię kurde dogoni tym zatorem, a tam. No. Tak. Nie będę ci dał na header. Faktycznie inna sieczka jest. Walisz głupa. Dobra. Ludzie, ogólnie mamy już tak coś koło 20 chyba minut. Myślę, że będziemy kończyć, za dużo nie ma co przedłużać tych odcinków, ale nie bądź fajka, zostaw lajka i komentarz, no bo to motywuje, jeżeli chcecie więcej odcinków, no to wiadomo, napiszcie w komentarzu i też co byście chcieli, patrzcie mi tu dla na bizony. Ale nawet nie wiem jak siedzę, bo widzę tylko niebo. Bo ten, jakbyście chcieli zobaczyć coś na odcinku, no to możecie pisać co chcecie w następnym odcinku zobaczyć, to się nagra. Po prostu, no i łapka w górę, trzymajcie się, cześć. Cześć.